Dzień dobry. Dzisiaj Wam pokażę wymianę linek hamulca ręcznego Citroen Picasso. Jak widać, tutaj ktoś jakiś patent zrobił z trytytką i z nakrętkami. Prawdopodobnie prawa strona linki jest za długa, dlatego tak ktoś wymyślił tutaj. Oczywiście to zaraz uciąłem fleksą, nie bawiłem się nawet w odkręcanie tych linek. W tym miejscu linki wchodzą do bębna, idą tu na hakach i wchodzą do tunelu. Podnosimy samochód w górę i odkręcamy koła, żeby się dostać do bębnów. Ściągamy bębny i wypinamy stare linki z zaczepów. Teraz robimy dokładnie odwrotnie, wkładamy linki do bębnów i zaczepiamy je na haki. Montujemy linki do tej blaszki. Jeśli tutaj jest taka sytuacja, że linki są za krótkie, znaczy na styk, to ktoś, najlepiej dwie osoby, żeby jeden kombinerkami wcisnął ręcznie w bębnie. Wtedy linka więcej wystaje i można ją spokojnie założyć. Jak widzicie, śruba do końca nie jest dokręcona, ale to później na sam koniec będzie przy regulacji, więc ona jest jeszcze będzie wkręcona. No i wieszamy linki na zaczepach i mamy robotę skończoną. Jak widzicie, tutaj trudności prawie zero, jeśli jest tylko dostęp. Pamiętajcie jedno i no, że pod tą blachą, pod wydechem, blacha nad wydechem, jest tam jeszcze zaczep, żeby po prostu tą blachę trzeba ściągnąć, a ewentualnie ją odchylić, żeby się tam nie urwali. Tam jest plastikowy zaczep. No i linki wymienione. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, lajkuj. Nie zapomnij subskrybować kanału. Pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się. Cześć.